zawsze go pamiętam, że on sobie tutaj siedział. Jakiegoś takiego kolegę, z którym zawsze się tutaj przyjaźnił i z nim siedział? Wie pan co, to ja, on miał kilku kolegów, ale takim jednym tak, rzeczywiście. Miał takiego kolegę i tam na zdjęciu również tego kolegę ewentualnie mogę pokazać. I pani czego go uczyła? Ja go na pewno uczyłam przyrody, a to już było tak dawno, więc nie pamiętam, tylko też uczyłam matematyki. Ale przyrody tak. A jakim uczniem był, jak pani go wspomina? Ja już mówiłam, że to był bardzo dobry uczeń, sumienny, zawsze przygotowany, także ja go bardzo miło wspominam i grzeczny. Znaczy był moment, był dzień, kiedy trzeba było mu jednak jedynkę postawić? Ja mu nie postawiłam tej jedynki i chyba nie miał jedynek. Nie pamiętam, ale on tak pracował, że nie było mu za co postawić jedynki. Czyli jest... Tak, był taki sam, jaki jest teraz, bo on ciągle powtarza o pracy, o pracy, o pracy. Tak, tak, zawsze właśnie taki był, pracuj, zawsze pracował, zawsze był przygotowany, zawsze chciał być w tej czołówce. A jeżeli chodzi o zachowanie na lekcji, nie było problemów? Zawsze był takim spokojnym chłopcem, bez nie sprawiającym żadnych kłopotów? Wie pan co, no na pewno jak chłopiec energiczny, zdarzyło się, że czasami człowiek upomniał, zresztą pewnie nie tylko ja, natomiast jedno upomnienie wystarczyło, tak, że z Dawidem nie było problemów żadnych wychowawczych. Jestem dumna, że miałam takiego wychowanka i ucznia. Kiedyś zrobiłam taką ankietę, moje marzenia. No i on właśnie powiedział wtedy, w tej ankiecie się wypowiedział, że chciał zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce i jak najlepsze wyniki w sporcie. I to zapamiętałam do dzisiaj. Czyli praca. Praca, praca, praca i jeszcze raz praca. Tak jak teraz mówi, taki pracuś był zawsze. On chyba w ogóle nie jest wysoki, taki raczej średniego wzrostu jest, taki jaki był. Tutaj. Tutaj też mamy Dawida na 3 maj. Na baczność stoi 11. No, oczywiście mamy Dawida. To jest zakończenie klasy 6. Zawsze był czerwony pasek. Zawsze. Także nie tylko był, że tak powiem, jest sportowcem dobrym, ale też był bardzo dobrym uczniem. No i można go stawiać za wzór dla dzisiejszej młodzieży. Ale wtedy, kiedy pani go uczyła, wtedy, kiedy był w podstawówce, on już skakał z chłopcami, z juniorami? Tak, on już wtedy skakał, on już mi się czasami zwalniał, że nie będzie go w szkole, bo jedzie na jakieś zawody, na jakieś zgrupowania, na jakiś obóz, więc bywało, że go nie było po kilka dni, no ale spokojnie nadrabiał wszystko. To nasz sąsiad z bloku numer 7. No, potwierdzam, że on... Tak, po prostu był fajny, jak tu przyszli. Ale pamiętacie go w ogóle jako chłopca? Tak. No, taki był w Londynie. Tam się tego bawili jako dzieci. Ale grzeczny był chłopiec, jak go sobie... To już pan nie powie. Ale nie widziałam, żeby coś łobuzował, bo to różni chłopcy są, wiadomo, jak to chłopcy. Tak. Czyli... Dumni jesteście z tego, że rząd... Oczywiście, to nasz kraj, tak powiem. I tutaj skakał? Bo tam jest spora ta skarpa, tam dzieci jeżdżą na sankach. Pusty jak to sosek.